Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Środa, czyli kolegium, nasze redakcyjne wspólne z Aleksandrą Jakubowską. Dzień dobry, Aleksandro. Dobry. I Marzeną Nykiel. Drodzy Państwo, no dzień, który tak naprawdę zaczął się, można powiedzieć, tuż po ósmej, kiedy prokuratorzy, dwóch prokuratorów w asyście policyjnej, no można powiedzieć, wdarło się do Krajowej Rady Sądownictwa. Tam zajęli gabinety rzeczników dyscyplinarnych sędziów sądów powszechnych. Rozpruto szafy i zabrano się za praworządność, bo tak się dzisiaj bierze ten rząd i ta ekipa rządząca za praworządność. No jak to wyglądało, opowie i dlaczego, o co chodziło tak naprawdę w całej tej sprawie. Przypomnę tylko, że prokuratorzy wynieśli z tych rozprutych kas akta spraw dyscyplinarnych. Pewnie się Państwo bardzo nie zdziwicie, sędziego Piotra Gonciarka, takiego zwanego w Sądzie Okręgowym w Warszawie Sancho Pansem sędziego Tulei, oraz akta sprawy sędziego Waldemara Żurka, znanego z oklaskiwania Donalda Tuska na jednym z wieców wyborczych. Posłuchajmy sędziego Radzika. To jest dosłownie wypowiedź sprzed 40 minut. Tu chodziło o to, żeby od samego początku wejść i rozwalić, mówiąc kolokwialnie, nam szafy. Tu nie chodziło o żadne wydanie rzeczy, jak na początku mówiono. Chodziło po to, o to, żeby zrobić to, co się robi teraz, że się w instytucji państwowej pruje szafy. Chcę, żebyście Państwo wiedzieli, że to nie jest kwestia tylko trzech rzeczników. To jest kwestia każdego obywatela. Dzisiaj wchodzą tutaj, jutro wejdą Państwu, Państwa rodzinom, Państwa rodzicom i rodzeństwu. Tak będzie na pewno. Brak szacunku, buta i arogancja, jaką dzisiaj zaprezentowała prokuratura, ja to ciągle podkreślam, długo pracuję, ja się z tym nigdy nie spotkałem, nawet wobec bandytów. To, co dzisiaj zrobił pan Myszkowiec, to po prostu... Dzisiaj mamy dzień historyczny w polskim wymiarze sprawiedliwości. Niestety będzie to czarna data. Czarna data. Nie spotkałem się, a walczyłem z bandytami różnego rodzaju, żeby w instytucji państwowej robiono przeszukanie. A jeszcze w organie konstytucyjnym to w ogóle. Bardzo Państwu dziękuję. Zresztą widzicie, u mnie się przeszukuje gabinet i nasze pomieszczenie i mnie tam się nie wpuszcza. Policjant się plecami do mnie obraca, do sędziego sądu operacyjnego. To jest standard pana Bodnara, pana Tuska, dzisiejszej Polski. No, bardzo ciężkie świadectwo, ale zobaczmy te szafy. Nagrano film. Film przygotowany przez jednego z sędziów, który tam wytrzymał z tym towarzystwem mundurowo-prokuratorskim. No ale była też pewna równość w traktowaniu dziennikarzy przez tą nachodźczą ekipę. Jak traktowano dziennikarzy, jak nas potraktowano, czyli państwa również, bo przecież dla państwa pracujemy i przekazujemy informacje. Zobaczmy to. Prosimy o opuszczenie korytarza. Prosimy za tamte drzwi. Zabieramy torby. Panie prokuratorze, opuszczamy. Proszę, proszę do tyłu. Informacjami, które przekazał pan prokurator. Proszę opuszczenie tego korytarza. Stosowne do danej sytuacji, pan doskonale słyszał. Proszę opuszczenie korytarza. Proszę bardzo. Proszę odpowiedzieć na pytanie. Proszę opuścić korytarz. Proszę odpowiedzieć. Panowie. Prosimy o opuszczenie. Proszę opuścić. Jeszcze raz proszę o polecenie. Proszę. Proszę wykonywać polecenia. Proszę opuszczenie korytarza. Bardzo dziękujemy. Jeszcze proszę, proszę bardzo. Pan... Bardzo dziękuję tutaj z tego miejsca Stanisławowi Pyrzanowskiemu, naszemu reporterowi, który tam od poranka walczył o to, żebyście państwo mogli zobaczyć, żebyście państwo mogli być bliżej prawdy. Aleksandro, no
znowu budzimy się rano i znowu łapiemy się za głowę i mówimy niemożliwe, a właściwie możliwe, mówimy, że możliwe. Tak. A tak sobie robiliśmy drobne żarty z tych zapowiedzi w kampanii wyborczej Donalda Tuska o żelaznej miotle. Mm-hmm. Okazuje się, że to nawet nie jest żelazna miotła, tylko coś dużo groźniejszego, nie tak. wiem jak to nawet określić. I to jest prawo tak, jak je Donald Tusk rozumie, czyli generalnie w ogóle nie rozumie prawa, bo prawo mu jest do niczego niepotrzebne, żeby wykonywać tego typu działania. No, miał rację sędzia Radzik. To jest czarny dzień, bo już wiedzieliśmy o tym, że można wedrzeć się do Pałacu Prezydenckiego, aresztować posłów, można wedrzeć się do telewizji publicznej, można bezprawnie zmienić szefostwo Prokuratury Krajowej, można w nocy wynieść eksponaty z Muzeum II Wojny Światowej w postaci wspomnień o wielkich polskich bohaterach. No i nagle okazuje się, że teraz jest Trybunał, przepraszam, Krajowa Rada Sądownictwa, do której można wejść bez najmniejszego nawet pretekstu, bo słynny sowiecki prokurator Wyszyński mówił, dajcie mi człowieka, znajdę paragraf, a tutaj nawet żadnego paragrafu nie było, bo żadnego postanowienia pani prezes przewodniczącej Krajowej Rady Sądowniczej Sądownictwa nie pokazano, na jakiej podstawie w ogóle tam wchodzą. To po pierwsze. Po drugie, to jest teren wyższej uczelni, w związku z tym bez zgody rektora nie można tam wejść. No więc, drodzy rektorzy, jeżeli nie wykażecie solidarności z rektorem SGGW, to możecie być pewni, że niedługo, jeżeli się okaże, że coś na waszej uczelni się dzieje nie tak, jak się władzy podoba. To też tam wejdą. No, ma rację sędzia Radzik. Zresztą to samo dzisiaj mówił na naszej antenie były wiceminister spraw zagranicznych, pan Szynkowski-Welsenk, że to właściwie jest memento dla każdego obywatela. Każdego obywatela może to czekać, że wejdą do niego do domu bez żadnej podstawy, że zabiorą, co będą chcieli, albo podrzucą, co będą chcieli i obywatel będzie bezbronny wobec prawa. No, a wszyscy to przyklepią i powiedzą, że jest wspaniała demokracja. Marzono, ty napisałaś komentarz, że państwa bardzo serdecznie zachęcam do przeczytania komentarza Marzeny Nykiel. Nie mogę jakoś teraz ustawić strony, więc jest albo na czołówce, albo w dziale publicystyka. Łączysz dwie sprawy. Łączysz sprawę wejścia do KRS-u z wizytą Scholza, tak jak i z innymi tego typu sytuacjami przy obecności ważnych ważniaków z Unii Europejskiej. Bardzo ciekawe było to wczoraj spotkanie w Warszawie niemieckich ministrów i kanclerza Scholza z naszymi władzami, bo tuż okazało się, że no oprócz tego wielkiego hołdu złożonego przez Donalda Tuska Scholzowi, oprócz właściwie zamknięcia sprawy reparacji, upokorzenia nas wszystkich, to odbyły się też rozmowy na poziomie poszczególnych ministrów i polskie Ministerstwo Sprawiedliwości wydało skrajnie żenujący komunikat, w którym podziękowało Niemcom za pomoc we wprowadzaniu w Polsce praworządności i ładu konstytucyjnego. To właśnie pomogło. Tak. Właśnie dzisiaj widzimy, jak ten ład konstytucyjny wygląda. Ja ośmielam się łączyć to wydarzenie, dlatego że ono nie jest pierwsze. Za każdym razem, kiedy działa się jakaś wielka rozruba, wielki skok na praworządność, przyjeżdżał do Polski jakiś patron z Brukseli lub jak teraz tak. Berlina. Kiedy był atak na telewizję polską i bezprawne przejęcie, była tutaj Wera Jurowa, która właśnie praworządność w kontekście wolności mediów kontrolowała. Nie zająknęła się, to było jakby pod jej patronatem. Druga rzecz, kiedy był skok na prokuraturę krajową, też nocne przejęcie, tak. był tutaj pan Reinders i mówił o praworządności. Kiedy były wielkie ruchy społeczne tłumione, protesty rolników fizycznie wręcz tłumione, była tutaj pani von der Leyen i mówiła, że Zielony Ład jest dla nas dobry, razem z Tuskiem. Nawet nie wyszedł do tych rolników protestujących w Katowicach. To jest taka dziwna koincydencja zdarzeń. Ośmielam się stwierdzić, że każdy atak na praworządność ma swojego zewnętrznego patrona. I to, co dzisiaj widzimy, to kolejne przekroczenie, bo to ich ośmiela do dalszych działań. Jesteście bezpieczni, róbcie tak dalej, świetnie wam idzie. Wśród tych wymienionych wcześniej wydarzeń był jeszcze włam do prywatnego domu byłego ministra sprawiedliwości, prokuratora krajowego, generalnego. Wyniesiono mu rozprute drzwi, szafa pancerna, wielki kipisz zrobiony w mieszkaniu i wyniesienie stamtąd prywatnych jego rzeczy, łącznie ze zdjęciami pamiątkowymi. Albo przyniesienie czegoś. Tego też jeszcze nie wiemy, bo za chwilę ta sprawa
może się okazać. Mieliśmy już na wszystkich poziomach, zauważmy, to się rozgrywa, że każda grupa społeczna jest jakoś zastraszona. Mhm. Było przejęcie, był wjazd do Sercanów, tak, do zakonów w kilku miejscach związanych z Fundacją Profeto. Było brutalne zatrzymanie kapłana i trzymanie go teraz czwarty miesiąc w areszcie. To nas wszystkich, no to są naprawdę białoruskie standardy. To teraz Trybunał i my. Trybunał, tak, jeszcze Narodowy Bank Polski po drodze. Była obietnica, że silni ludzie przyjdą i będą odpiłowywać, odspawają. Przyłębską się odkuje. Odkuje, tak. No to ja myślę, że wobec tego, co się dzieje, szefostwo i Trybunału Konstytucyjnego i Narodowego Banku Polskiego jakieś dodatkowe środki ostrożności podejmie, żeby ochronić swoje instytucje, bo dzisiaj pani przewodnicząca KRS-u mówi, że no, jak to się stało, że prokurator z policją wszedł, przecież nie mieli zgody na to rektora. No pani przewodnicząca pyta, no ale ci ludzie, którzy tam właśnie stoją i pilnują, żeby nikt niepowołany nie wszedł, to no nie wiedzieli o tym. Czyli no, jakaś zewnętrzna służba ochroniarska, pewnie wynajęta przez SGGW, ale drodzy państwo i z Trybunału Konstytucyjnego i z Narodowego Banku Polskiego, no musicie podjąć odpowiednie środki bezpieczeństwa, żeby do waszych instytucji tak nie wtargnięto. A poza tym tak, oczywiście ja zgadzam się. Też, ale to do czego dochodzimy? Tak? No właśnie. Mamy się chronić przed własnym państwem, no to jest naprawdę reżim. Zgadzam się z Marzeną w tym wszystkim, co powiedziała o tej koincydencji różnych wizyt zagranicznych, ale tu jest jeszcze chyba druga sprawa. To wszystko było tak nieprzygotowane dzisiaj, bo przecież można było wszystkie papiery załatwić i zgodę rektora, i jakieś polecenie. Oczywiście, to było jakieś działanie spontaniczne i to jest taka umiejętność tej ekipy. Ja sądzę, że tam z tyłu na zapleczu Donalda Tuska siedzi taka ekipa, i jeżeli jest jakaś wpadka, to oni natychmiast wymyślają, czym tę wpadkę przykryć. To, co wczoraj się wydarzyło, ten ogromny skandal, bo to jest skandal. Polski premier, który zachowuje się jak namiestnik niemiecki w Polsce i mówi to, co wczoraj powiedział, i jeszcze mówi o reparacjach w sposób skandaliczny. No jednak okazało się, że ten efekt, nawet przykrywany przez sprzyjające mu media, a czasami nawet te sprzyjające media też nie bardzo, nie mówiąc już o zachodnich, bo przecież Politico napisało, że to jest wielka klapa, ta cała wizyta. No więc okazało się, że trzeba to czymś przykryć. I zobaczcie, czym my się od rana zajmujemy. Oczywiście na naszej antenie mówimy o reparacjach, tak, i mówimy o tej wczorajszej wizycie, ale te media sprzyjające rządowi dostały taki ochłap, takie świeże mięso, na które się rzuciły, i one tylko i wyłącznie tym się będą zajmowały. Plus jeszcze pewnie komisja regulaminowa, gdzie jest sądzony pan minister Romanowski. Osądzony. Już nawet, tak. Ten, jeśli mogę sobie pozwolić zwrócić uwagę wątek. Tydzień temu Adam Bodnar, pytany w TVN-ie o to, dlaczego tak słabo idą te działania z KRS-em, należałoby tam jednak zrobić porządek, on odpowiedział również nie tylko na pytania Kolendy Zalewskiej, ale też innych gremiów sędziowskich. No to co ja mam zrobić? Mam tam wyjść siłą, przy pomocy funkcjonariuszy? Był oburzony takim rozwiązaniem. Ona mówi to samo. No tak było w TVP, więc on wtedy mówił inny układ właścicielski, czyli nie dopuszczał zupełnie takiego rozwiązania. Ale tydzień później mamy to siłowe przejęcie. Zauważcie, dokładnie tak samo było w przypadku przejęcia telewizji. To dziennikarz TVN powiedział, to dlaczego nie wejdziecie tam, dlaczego nie wyłączycie im sygnału? I wtedy polityk pytany o to mówił, no to jest za daleko posunięte. I nastąpiło. Tak. Więc jest jakaś taka próba ośmielania ich, znaczy próba, no taka strategia ośmielania do coraz dalej idących kroków, coraz bardziej radykalnych. No tylko czekać, aż będą naprawdę nam zaglądać do redakcji i domów. Zapowiedział pan poseł Giertych kilka dni temu, że nastąpi przyspieszenie. Zapowiedział, że raz w tygodniu on i będzie się spotykał w Ministerstwie Sprawiedliwości z wiceministrami, czy też nawet potencjalne podejrzane z potencjalnym podejrzanym będą mówić o... Wystarczy podejrzenie, wystarczy pomówienie. Może się okazało, że panu Giertychowi nie spodobała się ta taka wycofująca się postawa pana Bodnara w rozmowie z Katarzyną Kolendą, że on tak właściwie, to on by chciał tak zgodnie z prawem, no to jak on przecież tam nie wpływ... No i
widocznie dostał odpowiednie dyspozycje, że nie ma być tak, bo jeżeli prawdą jest to, że zawsze, kiedy ma jakieś wahania minister Bodnar i dzieli się tymi wahaniami z premierem Tuskiem, to Tusk mówi, że przecież chętni na tą posadę są, nie musi pisał o tym być, między innymi Marek Pyza w swoim tekście. Tak. A to musimy znaczy, że za tym stoi jeszcze większa głowa, jeszcze która kieruje inni całym tym szatani ruchem. Są tam czynni, drodzy państwo, cytując klasyka. Dziś tylko kwadrans, bo mnóstwo jeszcze innych tematów musimy poruszyć z innymi gośćmi. Marzena Nykiel, bardzo serdecznie dziękuję. Aleksandra Jakubowska. Dziękuję. A ja już do Oli programu na 18 zapraszam. Bardzo dziękuję. Dziękujemy.